Hej, witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym filmie będę odtwarzała makijaż Jacqueline Hill. W momencie, kiedy odtwarzałam makijaż Niki Tutorial, spytałam się Was, czy chcecie zobaczyć taki filmik, właśnie wykonanie makijażu Jacqueline Hill, ponieważ sama jestem tego niezmiernie ciekawa, właśnie dokładnie filmu My Radiant Glow Foundation Routine, czyli właśnie taka podkładowa rutyna, wszystkie produkty, które na co dzień Jacqueline Hill używa. U niej w tym filmie wygląda to naprawdę świetnie, nie podkreśla porów, cera wygląda cudownie, a tak mega odbija światło, ale nie na zasadzie potu czy świecenia, tylko rzeczywiście jest to taki piękny glow. Ale ja osobiście jestem przerażona ilością wszystkich produktów, jakie nakłada na twarz. Już te 10 pompek podkładu u Niki to jest nic w porównaniu do tego, ile tak naprawdę Jacqueline Hill warstw różnych produktów na twarz nakłada. Dzisiaj zrobimy to tak, że w tym filmie zobaczycie, jak wykonuję właśnie makijaż z tego filmu, ale także z innego, gdzie wykonuję makijaż oka, ponieważ w tym filmie, tak jak mówiłam, jest jedynie makijaż twarzy, a też oko chciałam dla Was zrobić. A jeśli chodzi o taką aktualizację po 8 godzinach czy więcej, w zależności ile tak naprawdę dzisiaj wytrzymam, to zrobię dla Was na Instastory, dlatego jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie, tutaj Wam się wyświetli mój nick na Instagramie. Tam będziecie mogli zobaczyć aktualizację dzisiaj wieczorem, właśnie jak to wszystko się utrzyma na mojej mieszanej skórze z tłustą strefą T. No jestem ciekawa. Jestem ciekawa, czy już w trakcie filmu to się wszystko nie będzie rozłazić, ale zobaczymy. Tutaj przed sobą przygotowałam kosmetyki w miarę podobne do tych, których używa, ponieważ w sumie jedyny kosmetyk mi się tutaj powtarza, niestety. Ale starałam się właśnie znaleźć takie zamienniki albo coś, co rzeczywiście na twarzy wygląda bardzo podobnie. Dlatego co? Zaczynamy. Sobie tutaj odpalę ten film. Pierwsze co, baza. Ja mam tutaj akurat wygładzającą z Makeup Forever. As we all do, because I used to not believe in primers and I used to sit around and just be like, oh my god, primers are so stupid. I think it's such a gimmick. But now I'm all about primers. Putting on several different colors, but this is not necessary for you guys to do at all. It's just right now I am kind of a very strange in-between shade where I'm not really like perfectly matching any one color, so I'm just kind of mixing a bunch. Ja akurat mam tylko jedyny pod akurat właśnie w sticku i jest to ten z Narsa. Jak widzicie, jest też odrobinę dla mnie za ciemny. Niestety nie mam właśnie takiego jasnego odcienia, jak Jacqueline używa, żeby rozjaśnić twarz, ale tutaj rozjaśnię to troszeczkę podkładem. Mam taką nadzieję. Jacqueline używa tutaj podkładu Dior Skin Forever. Jak przeczytałam, jest to mocno kryjący podkład, który jest o matowym wykończeniu. Ja będę chciała tutaj pomieszać dwa podkłady, Smashbox Studio Skin oraz Becca Ultimate Coverage, ponieważ jakby ten osobiście jest dla mnie aktualnie za ciemny. Jeszcze mam za ciemny tutaj ten stick, a tutaj mam ten podkład, jest tak ciut dla mnie za jasny i on też nie ma aż takiego mocnego krycia, ale tutaj przewaga podkładu, którego użyję dzisiaj, to będzie ten Smashbox, ponieważ on jest po prostu jaśniejszy. Biorę tutaj gąbeczkę MAC Fix Plus. And get that nice and wet. I'm gonna just dab that on the back of my hand and pick up that product like that. And then I'm just gonna go into my face and I'm gonna begin to just pounce all over my skin and blend this all together. This is my absolute favorite part of my entire makeup routine, what I'm doing right now. I don't know what it is about taking this flat side of the sponge and just pressing and pouncing it into my skin. It is the most satisfying feeling in the entire world. I could do it for hours. Zapomniałam włączyć nagrywanie, a teraz używam Tarte Shade Tape, ja mam akurat odcień Light Sand. I jak widzicie, aplikuję właśnie pod oczami, wcześniej spryskałam także mgiełką Fix Plus, tak jak Jacqueline to robi. I am gonna put this on my actual eyelid, that's how I prime my eyes. If you guys feel like concealer doesn't work for you, of course you can use any eye primer you want, but this is what has worked for me for years, and then I just set my eyes with powder and I'm good to... Right there on the cupid's bow, I'm gonna put it right around my nose. I'm gonna put it on my actual nose. I'm gonna put it up here in the center. I feel like this is something that I will never stop doing, highlighting the center of my face. It just makes such a difference in your face when you get to the end product. It just brings so much dimension and it just really gives you that like sharp, like Hollywood, like Megan Fox look. You know what I'm saying? You know what I'm saying. I'm gonna make sure I really get into the crevices of my nose because I hate that when like you don't have the time to blend everything out perfectly and then you look at yourself in the daylight and you have like foundation built up around the little cracks of your nose, so make sure you get in there with the pointy side. Jacqueline Hill akurat należy do osób, którym ten korektor starczy samodzielnie zastyga, dlatego na początku aplikuję puder na całą twarz,
a u mnie widzicie, co się tutaj dzieje pod oczami. Praktycznie to samo, ale robimy po kolei. I tak, puder, jakiego używa, jest Charlotte Tilbury. Z tego, co wyczytałam, to on jest ogólnie w pełni kryjący, czyli jest to taki podkład w pudrze. Dlatego ja tutaj wybrałam puder z marki NYX, Stay Matte But Not Flat. Jest to właśnie podkład w pudrze i mój jest akurat w odcieniu 06. Nie wiem, czy nie będzie za ciemne, zobaczymy. I'm just gonna take that side of the beauty sponge and just go right in and you can see how much it picks up right off the bat. It picks up a generous amount. No, być może trochę za ciemny. Mam tutaj jeszcze jeden inny puder z NYXa, właśnie też to jest podkład w pudrze i to jest seria Hydra Touch. I tutaj mam odcień 02 Ivory. Wydaje mi się, że ten będzie jednak jaśniejszy. Just to press it into my skin very lightly, because I don't want to make myself like matte as can be. Mam kolejny puder z NYXa, jest to No Filter Finishing Powder. On już nie jest tak kryjący, ale on jest dużo jaśniejszy. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. So we're just gonna really, really lightly press this into the skin. Ta forma aplikacji pudru to zdecydowanie nie jest nic dobrego, ponieważ ja tutaj mam, dobra, używałam wcześniej za ciemnego pudru, ale mam tutaj normalnie smugi, których się nie da teraz, no nie da się z tym nic zrobić, bo już to już jest wszystko przypudrowane. W ogóle używanie takiego podkładu w pudrze już na pełne krycie podkładu to już jest dla mnie za dużo. Po to, czy będę używała tutaj najjaśniejszego pudru z palety do konturowania z marki NYX, tylko oczywiście na początku sięgam po tą czystszą stronę, żeby rozetrzeć to, co tutaj się wyprawia. Ja nie wiem, jak to wygląda u niej, że co to się dzieje u niej, że ten korektor jej tak nie wchodzi tutaj w załamania. No bo u mnie to wygląda tragicznie. No. I tutaj znowu gąbeczką aplikuję ten najjaśniejszy odcień. I'm going to dab that lightly on my under eye, bring it down along the side of my nose and up towards my temple. To jest ten moment, w którym zmieniamy film i teraz odpaliłam Warm Glitter Cut Crease tutorial i w tym filmie będę korzystała z palety Make Up Revolution i jest to Life on the Dance Floor w odcieniu w rodzaju Guest List. Dobra, to jest ten moment, w którym zmieniamy wideo i teraz odpaliłam Warm Glitter Cut Crease tutorial. I tutaj mam paletę Make Up Revolution, której będę używała, ponieważ cienie w tej palecie są dosyć podobne i jest to Life on the Dance Floor w rodzaju Guest List. I ona prezentuje się w środku o tak. Mamy tutaj totalnie ciepłe tony, właśnie takie borde, fiolety, których używa. I zaraz zobaczymy, jaki jest pierwszy odcień, którego używa w tym filmie. Średni ciepły brąz. Czy my mamy w tym palecie średni ciepły brąz? Tak nie bardzo. Może pomieszam tutaj te dwa odcienie tutaj. To nie. Czekajcie. Sięgnę teraz ponownie po palety do konturowania i sięgnę po ten brąz chyba? Tak mi się wydaje. Albo po ten, albo zmieszam je dwa ze sobą. So I'm gonna make that just as pigmented all the way in the inner corner as I am all the way out to the outer corner, going back and forth in windshield wiper motion. Dobra, narobiłam sobie bałagan, bo za dużo cienia nabrałam. No i co teraz zrobię? Wezmę teraz większy pędzelek i to rozetrę. Nie wygląda dobrze. Ona używa w sumie takiego właśnie pędzelka, takiego większego. I co? Teraz pomarańcz. I pomarańcz w tej palecie to jest chyba mniej więcej właśnie coś takiego. Także teraz to nałożę. Orange shade, I'm gonna go right over top of that. In this moment, I'm not trying to be too super duper precise. Like if the shadow gets down on my lid, that's fine. This isn't where we're gonna create the cut crease. We're gonna do that later. Mieszam jeszcze tutaj ten pomarańcz w tym miejscu, ponieważ jakoś za mało intensywnie to weszło. No i co? Jak widzicie, to sobie z tym makijażem nie radzę. Ponieważ Jacqueline nałożyła tak centralnie tylko w załamanie powieki, a nie tak naokoło, tak jak ja to zrobiłam. Także teraz sięgnę może po jasny odcień z tej palety do konturowania z NYXa. I tutaj jakby stłumię to, co się dzieje na górze, ponieważ ona zrobiła dosyć taką ostrą granicę tutaj w tym załamaniu i nie wyciągała zbyt mocno ku górze, a chcemy zrobić właśnie coś takiego samego. Następnie najbardziej zbliżonym odcieniem będzie ten tutaj, który znowu ponownie idzie w załamanie powieki, tym bardziej na takim bardziej precyzyjnym pędzelku. And I'm going to put that on a much tinier brush, much more precise, and just sit that right in the crease. So I'm going to keep this a little bit lower because the other two colors, like the warm brown and the orange, I kind of blended out a little bit higher. I'm going to keep this one nice and low. Następnie w tej zewnętrznej części nakłada
odcień taki coś pomiędzy tym a tym, dlatego pomieszam te dwa ze sobą. I o dziwo, jako błyszczące cienie, raczej nakłada się takie takimi płaskimi pędzelkami. Ona nakłada takim puchatym, dlatego też to zrobię. Mam nadzieję, że nie będę miała tego cienia wszędzie. Normalnie taki makijaż oka zdecydowanie bym robiła przed nagrywaniem. Przed robieniem makijażu twarzy. Outer corner of my eye, going up and touching the shades that we already applied in the crease and then bringing it downward. I really want this outer corner to be the darkest part of the eye look and also like very, very purple. No to jeszcze nałożyła bardziej żurawinowy cień i właśnie bardziej żurawinowy to jest ten, może pomieszam razem z tym matowym, żeby troszeczkę jednak ucieplić ten kolor. Nie, to mniejszy pędzelek potrzebuje zdecydowanie do tego. I tutaj nałożyła w załamaniu powieki wyżej. O, ładnie to wygląda. Teraz sięgam po korektor Tarte Shape Tape i będę odcinała cut crease, tak jak właśnie robi to Jaclyn Hill. Czyli mam tutaj taki precyzyjny, syntetyczny pędzelek. Nabieram ten korektor, sięgam po małe lusterko i lecimy. So now I'm just picking up any concealer that you have. In any synthetic brush that you have. And this is the MAC 242 brush. It's nice and flat, so it works perfect for this. And I'm literally just gonna carve out and cut that crease. And as you can see, it is so simple. If you try this out for yourself, like it is the easiest thing ever. And then you can just go over it with shadow and boom, there's your cut crease. It's so, so easy. Ja już niestety nie mam jak wyczyścić tutaj zewnętrznego kącika, ponieważ mam już makijaż twarzy. Dlatego sięgam ponownie po ten jasny odcień z palety z NYXa do konturowania. Taki precyzyjny pędzelek i tak jak właśnie często to robi Jaclyn Hill, czyli aplikuje taką dosyć sporą ilość właśnie tutaj w zewnętrznym kąciku. To co mówiłam Wam a propos tego korektora, to już w tym momencie, nawet nałożony na cienie, już mi się tutaj rozjeżdża. Dlatego ja to szybko jeszcze wygładzę. Biały cień, jakiego używa, jest delikatnym połyskiem, dlatego ja tutaj użyję takiego białego perłowego cienia z Inglota. Złoto, jakiego będę używała, pochodzi z palety Makeup Revolution Soft X i będzie to te tutaj. I'm gonna grab that gold, but I felt like it was not sticking very well, so I sprayed my brush with some Fix Plus, of course, which I do with most shimmers because it just makes it so much more metallic and honestly way easier to apply. I'm gonna put that in between the white and the purple. Then I'm gonna grab more shimmery purple, put it in the crease, and then I'm gonna go back with more gold, stamp over top of it. Następny punkt programu to żelowy eyeliner. Mam tutaj ten z Inglota. Wcześniej też Jaclyn pamiętam, że go często używała. Ja nie używałam żelowego eyelinera wieki. Tutaj mam jeszcze Duraline, ponieważ wkropię tutaj jedną kropelkę, ponieważ no, już pewnie jest zaschnięty. Żeby mi się po prostu lepiej pracowało, a już naprawdę nie mam wprawy, jeśli chodzi o żelowe eyelinery. Próbowałam wykonać podobne kreski do tych, które nosi Jaclyn, jak widzicie są one troszeczkę grubsze, ale tak jak mówiłam, wyszłam z sprawy, jeśli chodzi o żelowy eyeliner. Co teraz? Tutaj tworzę kreskę, właśnie tutaj na tej linii cut crease'a, kreskę takim brokatowym eyelinerem. Ja takiego nie posiadam, dlatego użyję tutaj cienia w kremie z marki Stila i to jest odcień Rose Gold Retro. Before it. I do not know what I did. I'm going to just use some L'Oreal Carbon Black of some false lashes. I'm going to be using the Blinking Butte Samantha Lash, which is one of my favorites. I mentioned it in my Best of Beauty video because I just love how the outer edge has like that gorgeous wispy like flick to it. It just gives like such, it just emphasizes the wing. Nie wiem, czy to będziecie widzieli z tej odległości, ale korektor tak delikatnie przypudrowany właśnie tym pudrem do rozjaśnienia twarzy, no wchodzi mi po prostu wszędzie. Ja to muszę mieć zawsze baking. Mocno gruntowaną tą okolicę pod oczami, bo inaczej no jest źle. Czas na dolną linię rzęs i tutaj też na początku używam tego brązu, czyli palety do konturowania z NYXa, a potem mieszankę tych pomarańczowych cieni tutaj na całą tą długość dolnej linii rzęs. Czas na brwi. Tutaj mam kredkę z Kiko Eyebrow Sculpt, która jest
kształtem podobna do tej właśnie z Anastazji, której Jacqueline używa. Of course, using the Anastasia Brow Definer in the shade Chocolate, I got a little heavy on my brows today, I'm not gonna lie. I've been a little heavy-handed recently, and that's why I go in with the spoolie and I brush it out and blend it out like crazy. But then, the thing that I absolutely have to do when I'm doing a smoky eye especially is grabbing some concealer on a definer brush and just blending that underneath my eye. And then basically with no more concealer left on this brush, I'm just gonna blend back and forth and kind of up and down. And this is what's gonna like really blend my shadow. Then taking that same translucent powder and that same brush that I use on the outer corner of my eye, I'm gonna stamp it all over my brows, blend out the spoolie, because it's just gonna give it way more of a natural look. It was just looking super harsh and I was like, girl, you need to get it together. These brows are intense. Then using a tiny little brush, I'm gonna go in with that same exact white shadow from the palette and just stamp that on my lower lash line. Using a white liner would do the trick, but I forgot mine, so I use this one instead. Makijaż skończony i puder najbardziej zbliżony do tego z Lancome, którego używa, który po aplikacji gąbeczką praktycznie wygląda jak taki delikatny rozświetlacz. To jest ten puder Shaping Powder z MACa w odcieniu Emphasize. Wcześniej też, kiedyś dawno temu, Jacqueline Hill używała tego pudru pod oczy do rozświetlenia. But the more I press it in, the more it kind of melts into my skin and doesn't give that white cast. It just becomes a beautiful, radiant powder. Like normalnie jak używam tego pudru pędzlem, to daje dosyć mocny glow, ale teraz tak naprawdę nic nie widać, nie odbija się światło, dlatego teraz jeszcze poszukam pudru, który da mi podobny efekt do tego, który Jacqueline Hill osiągnęła. Myślę, żeby tutaj zmieszać dwa produkty, czyli puder transparentny razem z rozświetlaczem właśnie takim sypkim. I mam tutaj dwa produkty z marki Make Up Revolution Ghost Finish, Baking Powder oraz Loose Highlighter w odcieniu Pearl Lights. I want you guys to really see how much this transforms my skin. Efekt muszę powiedzieć, że jest podobny. Niestety ten rozświetlacz, on ma taki dosyć mocny złoty poblask. Dlatego teraz mi się odbija światło na złoto od twarzy. Wpisałam w Google jakby taki zamiennik dla tego bronzera, którego używa. Wyskoczyło mi zdjęcie tego bronzera z NYC, ale jak teraz patrzę na ten kolor, to no nie jest on zbyt podobny, dlatego zmienię tutaj na coś takiego bardziej oliwkowego jednak. Ten bronzer z Golden Rose wygląda niesamowicie podobnie, może jest troszeczkę delikatniejszy, ale jednak właśnie ma taką oliwkową tonację. Z tego co tutaj widzę, bronzera w ogóle nie nakłada na nos i nakłada róż, ani powiedziała co dokładnie. I tutaj wydaje mi się, że coś bardziej broskwiniowego, czyli mam tutaj MAC Warm Soul. I'm gonna do a little blush because I don't think I can live without blush. A kości jarzmowe rozświetlę tutaj mieszanką tych dwóch rozświetlaczy z marki Make Up Revolution. Są to rozświetlacze Skin Kiss i mam tutaj odcień Ice Kiss, czyli taki odpalizujący bardziej na właśnie takie żółte złoto. Oraz Champagne Kiss, czyli taki bardziej odbija się światło. Bardziej różowe. I tak jak Jacqueline robi cały makijaż gąbeczką, to także rozświetlacz nakłada gąbeczką. Mam tutaj te dwa kolory zmieszane. No i aplikuję. Taka duża gąbka nie jest zbyt precyzyjna, no to wtedy nam się ten rozświetlacz rozprzestrzenia po całości. No i muszę powiedzieć, że jednak nie daje aż takiego dużego blasku jak nałożony pędzlem właśnie ten rodzaj. Ale mam teraz taką warstwę tych pudrów wszystkich na policzkach, że nie dziwię się, że to się nie chce po prostu przykleić. Spróbuję jeszcze dodać odrobinę Mary Luminizer na to, żeby zobaczyć, czy ten blask będzie mocniejszy. No, Mary wygląda lepiej. Na usta spróbuję nałożyć podobną mieszankę, którą użyła właśnie w filmiku z makijażem oka. I mam tutaj szminkę Jeffree Star, jak ona się nazywa? Manekin. I na to nałożę błyszczyk z Karai i jest to Crystal Gloss o numerze 13. Na koniec używam mgiełki, którą nazywa olejem w butelce. Ja akurat nic takiego nie mam, ale mgiełka, która daje taki najbardziej efekt właśnie rozświetlony na mojej skórze, to ta z Make Up For Ever Mist & Fix, którą spryskam całą twarz. W takiej dosyć sporej ilości, żeby uzyskać podobny efekt. Tak jakby swoją drogą tego glow jeszcze na mojej twarzy było za mało.
Jacqueline co prawda psika jeszcze jedną mgiełką taką utrwalającą, ale nie wiem, czy mam coś podobnego, a nie chcę się teraz psikać tym kreolanym fixerem, który mam, ponieważ no, wydaje mi się, że moja skóra już by nie przeżyła, ponieważ coś czuję, że jutro się obudzę z wulkanami tutaj wszędzie na twarzy, ponieważ tyle warstw, co ja mam teraz na twarzy, to jest po prostu pierwszy raz w życiu mam aż taką warstwę tutaj wszystkiego. Wydaje mi się, że jakbym chciała się podrapać, to potem już by mi tak odchodził ten cały makijaż. Co muszę powiedzieć Wam, to teraz czuję się, jakbym robiła ten challenge cała twarz w rozświetlaczu, ponieważ moja twarz, jak teraz odbija światło, to jest po prostu coś niesamowitego. Co prawda może nie przy tych światłach, ale przy takim naturalnym świetle, czy dziennym, czy żarówkowym wyglądałoby to w miarę jeszcze okej, ale przy tym oświetleniu no już wyglądam jakbym nie dość, że się mocno błyszczała, to jeszcze właśnie już ta twarz jakby się przetłuszczała. I tutaj mi się troszeczkę na nosie podkład starł w momencie, kiedy aplikowałam już na sam koniec ten puder. W momencie, kiedy już aplikowałam jeszcze dodatkową warstwę pudru na te pudry, które mam pod spodem, już ta sytuacja na nosie już nie dało tutaj w tym miejscu rady, żeby to wszystko ładnie doklepać, po prostu ściągnęło się to, co było pod spodem, czego się obawiałam w trakcie nakładania tego makijażu. No i co? Makijaż oka naprawdę bardzo mi się podoba, co prawda na mój gust jest troszeczkę za dużo błysku, sama ta kreska mi się bardzo podoba i na pewno wykorzystam ją w jakimś makijażu, ale wtedy raczej połączę tak totalnie z matem i wtedy jedyne rozświetlone miejsce to będzie wewnętrzny kącik. Ale czego się nauczyłam w tym filmie, to tego triku z brwiami, z którego na pewno będę korzystała, ponieważ nawet podobają mi się te brwi, jak mi dzisiaj wyszły. Co prawda są troszeczkę za jasne i za chłodne, mam wrażenie, ale właśnie z takimi pomadami, których używam na co dzień, wydaje mi się, że będzie to super grało. Ja już nie przedłużam dalej, mam nadzieję, że zarówno ten filmik, jak i ten właśnie z tutorialem, odtwarzaniem tutorialu Niki Tutorials Wam się podobał. Nie chcę z tego robić serii, także będzie to ostatni filmik takiego rodzaju. Pamiętajcie, żeby też odwiedzić moje Instastory. Tutaj ponownie wyświetli się nazwa mojego kanału na Instagramie, mojego profilu na Instagramie. I tam zajrzyjcie, żeby zobaczyć właśnie aktualizację tego makijażu. W momencie, kiedy nagrywam, żebyście wiedzieli, jest godzina 14:13, ja w sumie makijaż twarzy tak zrobiłam, już dokończyłam mniej więcej gdzieś od 13:00 i właśnie tak mniej więcej dzisiaj o godzinie, co, 21:22 pokażę Wam się, może jeszcze później, na Instagramie, żebyście zobaczyli, jak ten makijaż wygląda po kilku godzinach. Coś czuję, że nie będzie się dużo trzymało na mojej twarzy, ale zobaczycie sami właśnie na Instagramie. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!